Dzień dobry. Dziś bardzo egzotyczny odcinek, mianowicie jeżdżę po swojej stałej trasie testowej oraz innych, które mi przyjdą do głowy, ale przed kamerami po stałej. Samochodem marki Omoda, modelem Omoda 5. Yes, I'm here. Odczep się. Jest to... No nie, muszę jednak opowiedzieć całą historię. Omoda wkracza na europejski, na polski rynek bardzo małymi kroczkami. Kiedy po raz pierwszy prezentowała się europejskim dziennikarzom, to zarówno na prezentacji stacjonarnej, jak i na pierwszych nie tyle jazdach, co przejażdżkach, gdzie już byli na przykład polscy dziennikarze, wciąż występowała nie jako Omoda, tylko jako Cherry Omoda. I to Cherry jest elementem nieco mylącym, bo Cherry to jest nazwa nawet nie koncernu, a wielkiej grupy motoryzacyjnej, chińskiej oczywiście, która produkuje między innymi model markę Omoda. To, czym jadę w tej chwili, to jest model Omoda 5, czyli benzynowy. Już wiadomo na 100%, że w Europie, w Unii, w Polsce będzie się nazywać po prostu Omoda. Nie będzie tego fragmentu Cherry. Powiedziałem, że firma wchodzi na rynki europejskie małymi kroczkami, ponieważ, no, pomijając już te dwa pierwsze spotkania dziennikarzy z tym modelem, kiedy to było jeszcze Cherry Omoda, następne spotkanie już w Polsce, a jestem pierwszym z dziennikarzy, którzy dostali tę możliwość, jest pod własną, samodzielną marką Omoda, ale samochód, który dostałem do jazdy i który dostaną do jazdy inni dziennikarze, jest identyczny, no powiedzmy prawie identyczny, z tymi samochodami, które były prezentowane na stacjonarnej, a później pierwszej przejażdżkowej prezentacji. Ale i to nie jest dokładnie prawda, bo niby wszystko jest takie samo, ale w drobiazgach się różni. Bo na przykład koledzy, którzy byli na prezentacji stacjonarnej, mówili o chłodzonej tacce, indukcyjnej ładowarce na telefony. W moim samochodzie nie ma chłodzenia. Nie ma również chłodzenia w schowku, który był chłodzony w czasie pierwszych przejażdżek. To jest takie trochę jakby Chińczycy badali delikatnie, tak wysuwając czułki niemalże. I to się potwierdza w tym sensie, że auto, którym jadę, jest już de facto dokładnie takie, jakie przedstawiono do homologacji w Unii Europejskiej. I uwaga, to jest bardzo, bardzo istotna rzecz, ta homologacja. Mianowicie Cherry jest pierwszą grupą motoryzacyjną, która wprowadza na europejski rynek samochód, o rany, nie mogę się dogadać z tym cholernym tempomatem adaptacyjnym, czy aktywnym wręcz, bo on sam nie wie, jak się zachowywać. Teoretycznie on sugeruje dostosowanie się do limitu prędkości obowiązującego na danym odcinku, czyli tak jak to jest na przykład w Toyocie, ale w momencie, kiedy niewłaściwie czyta ten limit, a ja próbuję ustawić limit ręcznie, to on wtedy przeskakuje gwałtownie na tę wartość, którą sam uważa za prawidłową,
i robi się cyrk właśnie taki jak w tej chwili, że ciągle mam 40 na trasie ekspresowej według niego, a 120 nie widzi, nie czyta, nie rozumie i nie chce przyjąć. Musiałem to przed chwilą zrobić na siłę. Wracam do tematu. To jest spośród chińskich samochodów wprowadzanych na rynek unijny pierwsza marka, pierwsza grupa, która wchodzi na rynek z pełnym przytupem, a więc wprowadza samochód z pełną homologacją. Pełną, a nie w oparciu o wyjątek od homologacji, od warunków dopuszczenia do ruchu, na który powołują się inne marki chińskie, już obecne na polskim rynku albo dopiero wchodzące, a więc wyjątek mówiący o krótkoseryjnej produkcji i krótkoseryjnej sprzedaży lub niewielkiej sprzedaży. Czyli dokładnie ten sam wyjątek, na który się powołuje na przykład Ferrari, w związku z czym samochody producentów powołujących się na takie wyjątki mają prawo emitować więcej CO2, zużywać więcej paliwa, generalnie nie zgadzać się z normą Euro 6D, a tym bardziej Euro 7. Omoda spełnia wszystkie warunki i wszystkie normy. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz. Szefostwo tej firmy, tej marki, nie ma zamiaru grać znaczonymi kartami. Mają zamiar wprowadzić samochód tak samo, dokładnie tak samo, jak to robią wszyscy wielcy gracze. A co za tym idzie? Tutaj już jest 100, proszę pani, ale no dobrze, poczekajmy jeszcze chwilę, a nóż pokaże prawdziwą wartość. A co za tym idzie? Mamy samochód przystosowany już dokładnie do tych wymagań, które Unia Europejska stawia przed w pełni akceptowanymi pojazdami. Przy czym Omoda produkuje również model elektryczny, ale wprost mówi, że elektromobilność jest zdecydowanie odległa od jej priorytetów i wręcz podaje, że sprzedaż elektryka, o ile w ogóle będzie wprowadzany na niektóre rynki, będzie ograniczona. Bardzo mała. Oni są zainteresowani sprzedażą takiego, tego samochodu. Takiego i tego, a więc wyposażonego w silnik benzynowy turbo 1.6 turbo GDI z wtryskiem bezpośrednim, który rozwija moment obrotowy o wartości 290 Nm. Nie, tu nie ma 50, odczep się ode mnie, przed chwilą pokazałaś 80. I tak ma być. Teraz wrócę do rzeczy, które tutaj wymagają zmiany. Ten silnik rozwija 290 Nm, a więc bardzo poważny moment obrotowy. Natomiast nie do końca jeszcze wiadomo, jaką moc. Całkowicie oficjalnie w tej chwili podawana jest moc 137 kW, czyli 186 w zaokrągleniu koni mechanicznych, aczkolwiek wciąż daje się znaleźć źródła, także producenta, podające dwie inne wartości, 197 koni i 204 konie nawet. Przy czym 204 konie to jest oficjalnie moc elektrycznej wersji E5, ale
widziałem również wartość 175 koni mechanicznych. Więc przyjmijmy, że ta 186, ponieważ jest podawana w mailu, który dostałem na temat wyposażenia i napędu, 137 kW, 186 koni mechanicznych, 290 Nm. Tego się trzymajmy. Silnik 1.6. To, co jest bardziej istotne od ostatecznej wartości mocy maksymalnej, to rzeczywista zdolność do rozwijania momentu obrotowego o tej poważnej wartości 290 Nm. Przy czym, nawet jeśli nie mamy do czynienia z miękką hybrydą, bo na razie Chińczycy w ogóle czegoś takiego nie oferują, nie ma również mowy o hybrydzie jakiejkolwiek innej, to wciąż mamy bardzo wysoki moment obrotowy z całkiem sporego silnika benzynowego turbo, ale oczywiście ze względu na to, jak taki silnik pracuje, jak jest skonstruowany, ten wysoki moment obrotowy nie jest dostępny od niskich obrotów i dlatego inni producenci wprowadzają czy to miękką hybrydę, czy pełną hybrydę. Ale co bardzo istotne, mimo że to auto spełnia wszystkie normy, tak jak powiedziałem, to nie ma tutaj śladu działania typowego dla europejskich producentów, a więc wahań przy przyspieszaniu, wahań przy redukcji biegu, wahań przy ruszaniu. Nie, biegi są zmieniane bardzo szybko, również podczas redukcji. Silnik reaguje natychmiast na kopnięcie gazu i auto jest naprawdę bardzo mile zrywne. Z jednym zastrzeżeniem. Ze względu na pełną homologację i spełnianie wszystkich wymogów, wprowadzono tutaj, w przeciwieństwie do dwóch pierwszych spotkań z dziennikarzami, wprowadzono tutaj system start-stop. Czyli silnik za jakiś czas prawdopodobnie mi zgaśnie podczas postoju, tak jak to robił już wielokrotnie. I niestety nie znalazłem, mimo trzydniowych poszukiwań, nie znalazłem możliwości odłączenia tego systemu. A jak zgaśnie pod światłami na przykład i chcę znów ruszyć, to kopnięcie gazu powoduje, że on oczywiście musi uruchomić silnik najpierw. A trwa to niestety długo. To jest bardzo drażniące, ale biorąc wszystko pod uwagę, jak szybko generalnie ten zespół napędowy reaguje na polecenia kierowcy, to daje się z tym żyć. Niemniej fajnie by było, gdyby był jakiś guzik albo chociaż w miarę szybko wysuwane menu, które prowadziłoby do przycisku odłączającego ten system. Z tym, że generalnie z tymi przyciskami nie jest dobrze. Ogromna większość systemów musi być odłączana za każdym razem po uruchomieniu samochodu. Czyli na przykład system, który przypomina o monitorowaniu kierowcy, i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. To jest bardzo śmieszne. Proszę mi tu nie kombinować. Tak, to tutaj pod kierownicą patrzy, co ja robię. Ja robię tak. A on w tym momencie... O! Od dłuższego czasu jesteś rozkojarzony. Oczywiście trzeba to wyłączyć szybciutko, bo można dostać cholery. Tak samo jak trzeba szybciutko wyłączyć nadzór nad pasem ruchu, bo jest bardzo czujny, ale jednocześnie strasznie agresywny.
Przy czym ta agresywność jest odbierana przez prowadzącego tym gorzej, że auto jest na nieznanych nikomu, przynajmniej w moich kręgach, oponach chińskich, które, mówiąc wprost, są bardzo słabe. Poczynając od tego, że są hałaśliwe i że nawet na bardzo prawidłowym, co sprawdziłem nie tylko na obrazku, ciśnieniu, gdzie to jest? Tu. Zachowują się jak drewniane i wyraźnie wpływają negatywnie na zachowania samochodu, który sam z siebie ma jeden paskudny narów. Mianowicie, szczególnie kiedy się jedzie trochę szybciej, to się zaczyna robić bardzo, bardzo wyraźne. Sztywnieje układ kierowniczy w położeniu środkowym, ale to położenie środkowe niestety nie jest idealne. On naprawdę nie ma położenia środkowego. To jest ten sam problem, który dawno temu miały pojazdy japońskie, później koreańskie, a nawet, kiedy była wprowadzana na rynek, klasa B Mercedesa. Nie było prawdziwie centralnego położenia. Trzeba było cały czas szukać takiego ustawienia kierownicy, przy której auto będzie jechało na wprost. Tutaj jest to o tyle bardziej nieprzyjemne, że tak jak powiedziałem, przy prędkości już ekspresowej układ kierowniczy strasznie sztywnieje właśnie w tym centralnym położeniu. To jest drażniące. Drażniące jest, że skądinąd bardzo dobre i elektrycznie regulowane fotele nie mają regulacji podparcia lędźwiowego, a kierownica ma ciut za mały zakres regulacji. Fascynujące jest to, że mamy dwie indukcyjne ładowarki do telefonów, przy czym ta po prawej jest raczej przystosowana do kluczyka samochodu, co warto wspomnieć, bo auto, przynajmniej w tej wersji, którą jadę, wersji premium, jest wyposażone tak. Nie udało mi się znaleźć poza kolorem ani jednej opcji, którą można tu jeszcze dokupić. Zapewne już widzieliście, kiedy skręcałem, że mamy obraz 360 stopni z kamer. Mamy dziurę w dachu. O, mamy wszystkie wymagane przez Unię systemy. Bezkluczykowy dostęp, bezkluczykowe uruchamianie. Wyposażenie jest pełne. Ale teraz dochodzimy do tego etapu, w którym wracam do metody drobnych kroczków. Otóż, ja też jadę samochodem, który nie jest autem, jakie będzie można u nas kupić. Na czym to polega? Omoda nazywa to fazą drugą. To w ciągu miesiąca będą samochody, które już zaczną zjeżdżać do Polski. One z zewnątrz nie będą się różnić praktycznie wcale. Natomiast w środku, owszem, nazywa się to europeizacją i w przypadku naszego rynku polonizacją samochodu. A mianowicie, auto otrzyma w ramach europeizacji lepsze materiały wykończeniowe, chociaż rzeczywiście trudno w tej chwili nawet narzekać na to, co mnie otacza. No dobrze, podszybia mogłyby być z lepszego tworzywa i właśnie podszybia będą z lepszego tworzywa. Bardzo możliwe, że będzie regulacja podparcia lędźwiowego, na pewno będzie większy ekran centralny, na pewno będzie w pełni aktywny już system Apple CarPlay i Android Auto w sensie bezprzewodowym. W tej chwili Android jest aktywny przewodowo.
Apple CarPlay w żaden sposób, ale ikonka już jest, to jest gotowe. Będzie można rozmawiać z samochodem po polsku. On otrzyma nie tylko polskie sterowanie głosowe i polską wersję systemu operacyjnego, który już w tej chwili jest bardzo ładnie przetłumaczony na polski, ale jeszcze nie mówi po polsku, jeszcze nie rozumie po polsku. Będzie mieć również nowszą wersję oprogramowania centralnego, które jeszcze bardziej zbije na przykład zużycie paliwa, które w tej chwili, żeby nie oszukiwać, wynosi o tyle. 7,3 średnio, 9,0 średnio dla pełnego przebiegu testowego, który obejmował jazdę autostradą, ale to też jest potrzebne w czasie testu po to, żeby pokazać, jakie jest realne zużycie paliwa. Jak widać, 9 litrów przy takiej mocy i takiej żwawości, przy również tak dobrej pracy dwusprzęgłowej skrzyni siedmiostopniowej, automatycznej, to nie jest coś, co dałoby się w jakiś sposób negatywnie oceniać, szczególnie biorąc pod uwagę, że europejscy producenci oferują nałogowo wręcz trzycylindrowe, litrowe albo 1-2 silniczki, które kiedy zaczynamy próbować z nich wydobyć tę rzekomą dynamikę obiecywaną przez producenta, to szybciutko przekraczają 7 albo i 8 litrów i też żadna frajda. Niemniej, auto będzie miało równie bogate wyposażenie w tej fazie drugiej. Czyli na przykład Sony również, i to naprawdę dobre Sony, z głośnikami również na wysokości kolan. I będzie miało równie atrakcyjną cenę, o której nie wolno mi wam w tej chwili nic opowiedzieć, ale jest wstrząsająco atrakcyjna. I tym bardziej jest to atrakcyjna cena, że to, co opowiadałem o układzie kierowniczym, to jest jedyna negatywna uwaga, jaką mam do poczynienia na temat układu jezdnego. Bo resorowanie jest przyjemnie jędrne, a przy tym zapewnia bardzo wysoki komfort jazdy. I generalnie tym się przyjemnie jedzie. Więc jeżeli ktoś wreszcie zrobi porządek z tym układem kierowniczym, z jego centralnym położeniem, a to jest rzecz nie mechaniczna, tylko czysto elektroniczna, i dla doświadczonych podwoziowców to jest robota na 10 minut, to ten samochód z założenia, od razu, z marszu, będzie równie przyjemny w prowadzeniu, jak samochody oferowane przez europejskich producentów. Okej, w przypadku europejskich producentów bardzo rzadko trafia się coś takiego jak dygot tylnego zawieszenia, kiedy na przykład przelatujemy przez torowisko, czyli mamy bardzo krótkie następujące po sobie nierówności, bardzo wyraziste przy tym, często nieco pod kątem. Wówczas ten samochód nieco głośniej informuje o niedoskonałości podłoża. Ale naprawdę, o co się czepiać? No dobrze, aktywny tempomat wymaga uważnej przeróbki. Uważnej. Bo najwyraźniej robił go ktoś, oprogramowywał go ktoś, kto nie do końca rozumie, jak to powinno działać.
nie mogę mieć pretensji do producenta, który dopiero się pojawia na polskim rynku, że ma nieaktualne informacje, dane wpisane w nawigację na temat polskich ograniczeń prędkości na konkretnych drogach, bo zapewne dostał je od takiego samego zewnętrznego dostawcy jak grupa Volkswagena, ale grupa Volkswagena się tym nie może bronić, nie powinna się bronić, bo ona jest na tym rynku od lat, od 89 roku. Natomiast Omoda dopiero na ten rynek wchodzi. I już wchodzi w taki sposób, żeby ją polubić. Wchodzi z takim wyposażeniem, żeby ją polubić. Wchodzi z tak wyglądającym samochodem, żeby go polubić. Oczywiście można dostać szału z tymi wszystkimi brzęczykami, które informują nas o tym, że samochód uważa, że robimy jakiś błąd, robimy coś niewłaściwie. Nawet jeżeli, tak jak wam pokazywałem, staram się powyłączać różne niepotrzebności. Przy okazji, auto potrafi samo zaparkować, auto potrafi całkiem zgrabnie wyjechać samodzielnie z miejsca parkingowego i generalnie, mówiąc wprost, może być już tylko lepiej. Jasne, bazowa wersja jest słabiej wyposażona. Bazowa wersja będzie miała tylko kamerę cofania, a nie kamery 360. Nie będzie miała systemu audio Sony i nie będzie miała elektrycznie regulowanych foteli. Ale na przykład systemy wsparcia i systemy ochrony będą równie obfite. No dobrze, sam sobie zaprzeczyłem, bo przecież kamery 360 to jest też system wsparcia. No ale kamera cofania jest, system chroniący przed wjechaniem w kogoś, kogo nie widzimy, bo na przykład przemieszcza się poprzecznie za nami, też jest i będzie w tej niższej wersji również. Różnica w cenie będzie całkiem znacząca, ale to oznacza tylko tyle, że ten spory kompaktowy SUV będzie się zaczynał od takiej ceny, od takiej wartości, że wypadną wam oczy. I powtarzam, jak on już wejdzie do sprzedaży, a będzie u dealerów za 5-6 tygodni, to będzie już po pierwsze z lepszym wykończeniem, po drugie zapewne z dopieszczonymi systemami elektronicznymi, co o tyle wydaje się prawdopodobne, że każdy z testujących jest proszony przez przedstawicieli Omody o napisanie raportu ze wskazaniem, jakich poprawek wymaga auto. Zobaczymy, będziemy sprawdzać, ale naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. O, widzieliście teraz, jak długo trwał rozruch, długo trwało ruszanie po tym, jak nacisnąłem na gaz, a zadziałał system start-stop. Bardzo ciekawe, bardzo już dopracowane auto i najwyraźniej jego twórcy bardzo, bardzo się starają, żeby je dopracować jeszcze o wiele bardziej. To będzie bardzo poważny gracz na rynku. Dziękuję, do widzenia.